Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że noc udana, wypoczęci, wyspani wszyscy. Ja nazywam się Sebastian Stadolak, reprezentuję Warsaw Enterprise Institute, a także jestem publicystą dziennika Gazety Prawnej i mam przyjemność poprowadzić ten panel o jakże ważny temat, czyli znaczenie narodowego kapitału w czasie kryzysu. Będziemy na ten temat rozmawiać z zacnymi gośćmi, rzecz jasna, z panem Mikołajem Różyckim, który jest zastępcą prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzień dobry. Z panem Przemysławem Sztanderą, prezesem Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Z panem Janem Szewczakiem, członkiem Zarządu do Spraw Finansowych PKN Orlen. Dzień dobry. Z panem Bartłomiejem Pawlakiem, wiceprezesem Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry. Z panem Cezariuszem Lesiszem, prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu. Oraz z panem Witoldem Wilińskim, prezesem Zarządu GPW Tech. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry. No, proszę panów, wczoraj tak się zastanawiałem, czym właściwie jest ten kapitał narodowy, bo to jest takie pojęcie jednocześnie poważne, wzniosłe, ale wymagające dobrego zdefiniowania, zanim przystąpimy do tej rozmowy, jakie jest jego znaczenie dla naszej gospodarki. Dlatego krótko, jako filozof, bo takie jest moje wykształcenie, chciałbym panów zapytać, co panowie rozumieją pod tym pojęciem. I krótko, to naprawdę krótko, czyli po 2-3 zdania wyjaśnienia, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Zacznijmy może od mojej lewicy. Dzień dobry państwu. Kapitał narodowy niewątpliwie rozumiemy jako całokształt aktywów, które dysponujemy w państwie polskim. I to nie tylko polskim, w każdym państwie. Myślę, że składają się na to kapitał ludzki, kapitał gospodarczy, finansowy i myślę, że to oceniamy, jeżeli byśmy dzielili w kontekście własności, to byłoby państwowe środki, powiedzmy, spółki Skarbu Państwa i kapitał prywatny. To tak może krótko. Czyli wszystko, co należy do Polaków, bez względu na to, czy to są rzeczy miękkie, takie jak wiedza, czy to są rzeczy twarde, takie jak majątek. Zgadzam się. Rozumiem, okej. Ciężko, wiesz, jakby tą definicję, nie wiadomo jak rozbudować, to prezes Cezariusz bardzo ją dopełnił treścią, natomiast jeszcze może jakieś relacje bym tutaj dodał i wpływ. Wpływ, czyli jakiś osobowy, kapitałowy, relacyjny, czyli możliwość swobodnego, w miarę swobodnego decydowania, autonomia. Może jeszcze to bym dodał do tego. Mhm. Czy któryś z panów ma tutaj... aktywów oczywiście. Okej. Chyba... Mamy tutaj... Działa. Janusz Szewczak. Wie pan, żyjemy w czasach, kiedy niektórzy nie wiedzą, co to jest w ogóle naród, czy wspólnota narodowa. Do tego żeśmy doszli. Ja myślę, że jest ta strona materialna kapitału narodowego i powiedziałbym ta strona ideowa czy duchowa, jakiś wymiar duchowy tego kapitału, bo najcenniejszym kapitałem narodowym są Polacy, polskie dzieci. Dla mnie na przykład też program 500+ jest takim kapitałem narodowym, bo to jest inwestycja w dzieci, w przyszłość Polaków, a więc to nie jest tylko kwestia zasobów, bym powiedział majątku narodowego, no ale również kwestia bezpieczeństwa energetycznego, stabilności ekonomicznej, perspektyw, a nawet pewnych wizji rozwojowych, bo przecież taki ten panel, takie to spotkanie tutaj mamy, wizja, więc przyszłość Polaków to również jest to, co inwestujemy w tą przyszłość, przyszłych pokoleń, to też jest moim zdaniem kapitał narodowy. Mhm, bardzo dziękuję. Dzień dobry, jeśli można dorzucić coś do tego, do tej dyskusji. Jako wieloletni finansista patrzę na kapitał bardziej od takiej strony finansowej i bym może powiedział, czego nie uważam za kapitał narodowy. Jeżeli wypracowywane zyski przez przedsiębiorstwa są transferowane w różny sposób, czy to dywidendy, czy w innej formie za granicę, to na pewno nie mówimy o kapitale narodowym. Jeżeli decyzje główne strategiczne zapadają poza granicami Polski, to na pewno nie mówimy o kapitale
narodowym. Także patrząc tak od strony finansowej, tak bym podchodził do kapitału, że jeżeli decyzje strategiczne zapadają w Polsce, jeżeli wypracowane środki zostają w Polsce i są reinwestowane, to to jest kapitał narodowy. To ja jeszcze dorzucę do tego, bo zaczyna nam się nie tylko pojawiać definicja, co to jest ten kapitał narodowy, ale jak do niego podchodzimy. I moim zdaniem to jest dzisiaj kluczowe, bo jesteśmy po 30 latach transformacji, jesteśmy bogatsi, mądrzejsi, mamy różnego rodzaju doświadczenia i pytania, jak my do tego kapitału narodowego podchodzimy. Jakie mamy strategie? Nie wiem, coś nie działa, może ten. I podam przykład taki, który jest dla nas bardzo istotny, transformacji energetycznej. Ja brałem udział w procesach transformacyjnych, jeśli chodzi o energetykę, 12-10 lat temu, kiedy w Polsce zainwestowano około 40 miliardów złotych. To była ta pierwsza faza OZE. Ja nie jestem w stanie dzisiaj wymienić pięciu polskich firm, które na fali tamtej dużej w końcu fali inwestycyjnej rozwinęłyby swoje skrzydła. Myśmy nie zbudowali wtedy żadnej wartości dodanej poza licznymi i zresztą czasami bardzo bogatymi firmami deweloperskimi. Ale jak popatrzymy, gdzie zostawała marża, to rzeczywiście ta marża wędrowała za granicę. I dzisiaj dla mnie pytanie przy transformacji energetycznej jest takie, jakie mierniki stworzymy sobie, będąc właśnie już po 30 latach doświadczeń, żeby nie patrzeć na to czysto matematycznie, na przykład jak przyrasta nam ilość odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, ale właśnie jaki stworzyliśmy ten tak zwany local content, czy jak zbudowaliśmy polski łańcuch wartości. To będzie miara sukcesu dojrzałego państwa. I wydaje mi się, że z perspektywy nawet składu tego panelu, to jest też istotne, jakie my warunki stworzymy, żeby ten local content, polskie intellectual property, ta wiedza mogła się tutaj rozwinąć i została w kraju, a nie wędrowała za granicę. Bardzo dziękuję. W zasadzie panowie już wszystko powiedzieliście, co można było powiedzieć. To ja postaram się tą definicję troszeczkę przekonstruować i rozszerzyć na także polskie inwestycje za granicą. No bo polski kapitał, zarówno państwowy, jak i prywatny, inwestuje za granicą, czyli to, co nazywamy polskim kapitałem. Tu nie mówię o tych kwestiach miękkich i kwestiach związanych z historią, dziećmi i tak dalej, ale mówię o takich kwestiach twardych. No to my, jako polscy przedsiębiorcy, polscy właściciele, polski skarb państwa, także dokonujemy inwestycji za granicą, czyli nasz kapitał też jest obecny gdzie indziej. Proszę, musimy pamiętać o tym, że funkcjonujemy w gospodarce globalnej i musimy pamiętać o tym, że zarówno spółki, które są kontrolowane przez skarb państwa, takie jak Orlen czy KGHM, dokonują inwestycji za granicą i dokonują tych inwestycji też spółki prywatne, takie jak na przykład Asseco, które jest jednym z większych podmiotów branży informatycznej w Europie w tym momencie. Bardzo dziękuję. Myślę, że takim funkcjonalnym elementem tej naszej definicji będzie ten, który wskazał tutaj szanowny pan wiceprezes specjalnej strefy ekonomicznej, to jest to, gdzie zapadają decyzje. Bo kolejne pytanie, które chciałem panom zadać, to jest to pytanie o kryzys. Czyli jak tutaj na tle kryzysowym wyróżnia się ten narodowy kapitał. Czy faktycznie jest jakaś różnica pomiędzy tym, co jest tymi decyzjami, które zapadają w Polsce, a tymi, które zapadają w siedzibach koncernów zagranicznych chociażby, czy instytucji finansowych, w kontekście reagowania na kryzys? I o to chciałbym zapytać, czy nasz narodowy kapitał naprawdę nas ratuje bardziej, w większym stopniu, niż kapitał zagraniczny? Jaka jest panów opinia? Tym razem chciałbym zacząć z kolei od tamtego końca sali, od pana Witolda Wilińskiego z GPW Tech. Ja tutaj chyba troszeczkę historycznie na ten temat spojrzał. Mianowicie z perspektywy zmieniającego się paradygmatu ekonomicznego.
Większość osób z mojego pokolenia to są osoby, które kończyły studia na przełomie lat 80., 90. Ekonomiści wtedy przede wszystkim byli wychowywani, czy uczyli się z książek dosyć liberalnych, jeżeli chodzi o podstawy ekonomiczne. I ten paradygmat w gospodarce światowej, on w ciągu ostatnich 20 lat uległ bardzo dużemu przekształceniu. Czyli już w latach 2000 w Stanach Zjednoczonych podjęto pewne decyzje dotyczące ochrony lokalnych amerykańskich spółek przed kapitałem zagranicznym. To samo zrobili Niemcy mniej więcej 10 lat temu. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to takim triggerem do podjęcia tego typu decyzji, do uchwalenia ustaw chroniących polskie aktywa, polskie przedsiębiorstwa przed niepożądanymi przejęciami, przede wszystkim przez spółki kontrolowane przez skarb państwa innego kraju, to dopiero u nas się pojawiło w trakcie kryzysu. Czyli ta rola tego kapitału i w pewnym sensie ochrona aktywów zarówno prywatnych, jak i państwowych w polskiej takiej, nazwijmy to, myśli gospodarczej czy myśli ekonomicznej pojawiła się dopiero obecnie, mimo że ona funkcjonuje już od kilkunastu lat w Stanach Zjednoczonych i funkcjonuje od kilkunastu lat także w Niemczech na przykład. Panie prezesie, ale to wciąż nie jest odpowiedź na moje pytanie. Czyli czy kapitał narodowy reaguje z punktu widzenia dobrobytu Polaków w kryzysie lepiej, efektywniej, żwawiej niż kapitał zagraniczny właśnie na czasy kryzysu? A jeśli tak, to gdzie ta różnica się przejawia? No bo te ostatnie dwa lata to czasy jednak recesji i czy tutaj mogliśmy zaobserwować właśnie to znaczenie kapitału narodowego dla naszej gospodarki w większym stopniu ratującego ją niż tychże wspomnianych zagranicznych firm? No, tu wydaje mi się, że powinniśmy pamiętać o tym, że z punktu widzenia tak zwanej narodowości kapitału i o tym często się zapomina, że jednak spółki, które są kontrolowane przez Niemców, bardzo często reprezentują interesy niemieckie. Spółki kontrolowane przez Francuzów reprezentują interesy francuskie. I tak samo z punktu widzenia naszej gospodarki i tego, co się działo w kryzysie, no to wiadomo, że spółki, które są kontrolowane przez Skarb Państwa, czy nawet polskie spółki prywatne, no to one bardziej dbają na przykład o lokalnych pracowników i o to, co się tutaj dzieje w Polsce, niż gdzie indziej. Rozumiem. Takim dysponentem kapitału narodowego w pewnym zakresie jest PFR. I to samo pytanie co do pana prezesa Wilińskiego kieruję tutaj do pana wiceprezesa, do pana prezesa Pawlaka. A w jakiej części? Bo w każdej innej części to tym dysponentem są pozostali paneliści, ale mnie się nasuwa taka odpowiedź i przykład na pańskie pytanie. Oczywiście można powiedzieć tak, po pierwsze kapitał rodzimy, a na przykład też kapitał związany ze Skarbem Państwa pewnie jest bardziej cierpliwy niż kapitał prywatny czy też kapitał zagraniczny. Myślę też, że zawsze kierując się decyzjami, także decyzjami biznesowymi, zazwyczaj nie bierzemy pod uwagę tylko jednej przesłanki. I zazwyczaj jest tak, że nie bierzemy pod uwagę tylko przesłanek opartych o twardych danych ekonomicznych. Chyba że siedzimy przed ekranem komputera, jesteśmy zarządzającym jakimś portfelem funduszu, który sobie decyduje, czy sprzedać akcje, nie wiem, 15 firm i dokupić 15 innych. Wtedy te decyzje są bardzo proste. Ale jeżeli mówimy o konkretnych firmach i konkretnych działaniach to dotyczących tych firm, to tych czynników, które bierzemy pod uwagę, jest sporo więcej, w tym różne czynniki społeczne i także czynniki emocjonalne. Bo tak na marginesie, jeżeli przeczytamy, że Orlen inwestuje na Litwie albo w Niemczech, to owszem, wiemy, że to jest inwestycja biznesowa, ale z drugiej strony to też jakby gra na trochę innych nutach u nas. Można powiedzieć, że wiele osób czuje się dumnych z tego, że widzą polskie inwestycje za granicą. Podobnie jak widzimy polską firmę technologiczną, która radzi sobie na rynkach zagranicznych i konkuruje z największymi graczami, czujemy się dumni, że to jest właśnie polska firma. Trochę tak jak rozumiem, jak wygrywają nasi piłkarze, to czujemy się dumni, tak? Albo sportowcy, albo w każdej innej dziedzinie. I teraz przykład.
Myślę, że gdyby właścicielem PESY był inwestor prywatny, zwłaszcza globalny, to on by tą spółkę dawno temu odpuścił. Poziom kompleksowości problemów w PESie był tak nagromadzony, że pewnie gdyby nie zaangażowanie i Polskiego Funduszu Rozwoju i całego szeregu instytucji, łącznie z polskim rządem, w to, żeby tą firmę produkującą jednak towar tak zwany end-to-end, tak, to jest towar, produkt bardzo złożony i takich producentów w Polsce jest bardzo niewielu, gdyby nie zaangażowanie rodzimego kapitału, w tym przypadku takim PFR-u, banków, ale także części rządu, tej firmy by nie było. Dzisiaj po ogromnym kryzysie ta firma wychodzi na prostą i PESA nadal jest polską firmą, która produkuje bardzo dobry tabor kolejowy i ma bardzo konkretne plany na przyszłość. I myślę, że to jest zasługa tego, że kapitał ma narodowość. Panie prezesie, jeszcze jedno pytanie uzupełniające, bo jak zwykle trochę uciekamy od tego głównego, które zadałem. PFR był dysponentem środków z tarcz antykryzysowych. A wyobraźmy sobie sytuację, że mamy absolutnie płynny wspólny rynek europejski i takim organem dostarczającym płynność firmom w trakcie lockdownów nie jest PFR, nie jest żaden lokalny organ narodowy, tylko jakiś centralny w Brukseli, prawda? Czy gdy porównamy te dwie sytuacje, to PFR już, to versus coś, co się dzieje bezpośrednio z Brukseli, to dla polskich firm, czy byłaby zasadnicza różnica, czy byłoby to samo? Dostaliby też pomoc w takim samym trybie. Ja powiem tak, było duże zrozumienie w Brukseli dla naszego programu, który przygotowaliśmy mniej więcej w trzy tygodnie potem robiliśmy tą część implementacyjną łącznie ze zmianą ustaw w Polsce. Dlatego ta implementacja po stronie Komisji Europejskiej trwała tylko 4 miesiące, a następnego programu 7 miesięcy. I taka inna ilustracja, jeśli chodzi o emisję obligacji PFR-u, to dogadaliśmy się z bankami działającymi w Polsce, nie tylko polskimi, ale bankami działającymi w Polsce, jeśli chodzi o objęcie tych obligacji, mniej więcej w tydzień do dwóch tygodni. Wszystkie banki wiedziały, o co chodzi. Z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, naprawdę szacowną instytucją. Te negocjacje zajęły nam 6 miesięcy, w tym wyłączyliśmy sierpień, ponieważ w sierpniu Europejski Bank Inwestycyjny jest na wakacjach. No i to jest taka właśnie ilustracja. Myśmy w zeszłym roku żartowali, że mieliśmy wolne niedziele, mniej więcej 2 godziny w niedzielę mieliśmy, że tak powiem, wolne od pracy, a tak to przez parę miesięcy rzeczywiście zajmowaliśmy się tarczą. I to też pokazuje tą różnicę w podejściu, różnicę w tym, co nas motywuje, co jest tym celem nadrzędnym. Bardzo dziękuję. Pytanie do pana Przemysława Sztandery, który na co dzień obcuje zarówno z polskim, jak i z zagranicznym kapitałem w swojej specjalnej strefie ekonomicznej, więc ma bezpośrednie porównanie tego, jak firmy reagowały na te kryzysowe czasy. Czy, panie prezesie, była jakaś różnica w podejściu do tego działania w kryzysie pomiędzy polskim a zagranicznym przedsiębiorstwem działającym w pańskiej strefie? Zdecydowanie ta różnica była i to wyraźna. Polskie firmy broniły lokalnego rynku, starały się nie zwalniać pracowników, korzystały z wszystkich instrumentów, które dawała tarcza, żeby bronić tego lokalnego rynku. Podejmowały decyzje o inwestycjach, bo 70% inwestycji na terenie, którym zarządza Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, to inwestycje pomimo kryzysu, nawet w COVID-zie. To głównie polskie firmy, 70% to inwestujących firm to firmy z kapitałem polskim i 65% z nich to są małe i średnie przedsiębiorstwa. I nie było, w ogóle nie zaobserwowaliśmy jakiegoś wstrzymywania procesów inwestycyjnych. Oczywiście trochę to wynika z tego, że wsparciem, czyli zwolnieniem z podatku dochodowego nie są objęte te branże, które ucierpiały w kryzysie, czyli hotelarstwo, restauracje i tak dalej. Głównie wsparcie przysługuje firmom produkcyjnym, przemysłowym. Natomiast jeżeli chodzi o firmy z kapitałem zagranicznym, to bardzo wyraźnie było widać, że oni bronią swoich lokalnych rynków. Po pierwsze,
wstrzymanie wszystkich decyzji inwestycyjnych poza granicami swojego kraju, również w Polsce. Wielomiesięczne jak gdyby takie dyskusje z inwestorami, którzy raz mówią inwestujemy. Przychodzą po miesiącu, nie inwestujemy, bo się zwiększyła ilość zachorowań u nich w kraju, w związku z tym kumulują środki, żeby bronić swojego rynku, bronić swoich pracowników. Tak? Cofając się do poprzedniego kryzysu, to przypomnijcie sobie Państwo, jak zachowywał się taki koncern dość znany, Fiat. Tak? Zamykanie fabryki, otwieranie fabryki, ograniczanie produkcji, wprowadzenie nowych modeli, zatrudnianie, zwalnianie, no jaki to ma ogromny, kolosalny, jak to ma kolosalne znaczenie i dla całej polskiej gospodarki, ale również dla tych lokalnych społeczności, gdzie ten inwestor działa. Polski inwestor tak się nie zachowuje. Polski inwestor stara się dbać o tych ludzi, o ten lokalny rynek, no to jest też również w jakimś sensie jego twarz na tym rynku lokalnym. Czy panie prezesie, z tego punktu widzenia, w kontekście tego, co pan właśnie mówi, ostatnie 30 lat naszej gospodarki, wolnej gospodarki, było oparte na błędnym założeniu, że kapitał zagraniczny, firmy zagraniczne powinny inwestować w jak najszerszym zakresie w Polsce, no bo specjalne strefy ekonomiczne były takim uosobieniem, praktycznym uosobieniem tego właśnie politycznego założenia. Tak, tak faktycznie było w ramach starej ustawy. Od 3 lat już to funkcjonuje zupełnie inaczej, gdzie mogą z tych instrumentów wsparcia korzystać głównie małe, średnie polskie przedsiębiorstwa i absolutnie to nie było błędem. My po roku 89 przede wszystkim nie mieliśmy kapitału, nie mieliśmy know-how, nie mieliśmy technologii i jedynym sposobem, żeby w miarę szybko ten kapitał zbudować, ściągnąć technologię, wyposażyć się w ten know-how, to było ściąganie inwestycji zagranicznych i to było jak najbardziej słuszne. Natomiast jest pytanie, jaka powinna być docelowo ta proporcja między kapitałem polskim a kapitałem zagranicznym w naszej gospodarce, żeby te decyzje, które są jak gdyby negatywne dla polskiej gospodarki, dla polskich filii czy zakładów produkcyjnych, które są własnością kapitału zagranicznego, nie wpływały w kryzysie w istotny sposób na polską gospodarkę. Wyobraża pan sobie taki instrument regulowania tego poziomu? Nie, nie, nie. To chodzi o to, żeby wspierać polskie przedsiębiorstwa, żeby one jak najszybciej swój kapitał budowały, tak? Mhm. To nie chodzi, tak jak w tej anegdotce, że jest dwóch gospodarzy, jeden ma jedną krowę, drugi ma dwie, więc co ma jedną, robi wszystko, żeby ten drugi też miał tylko jedną, tak? Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wspierać polskie przedsiębiorstwa po to, żeby one jak najszybciej ten kapitał budowały. Na dzień dzisiejszy 50% polskiego eksportu, w cudzysłowie polskiego, wytwarzają przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym. Teraz jeżeli naprawdę przyszedłby taki bardzo ciężki kryzys i te zagraniczne koncerny zaczęłyby się masowo wycofywać z Polski, no to miałoby to kolosalny wpływ na polski eksport i na polską gospodarkę. Więc mi się wydaje, no nie liczyłem tego i pewnie trzeba by jakiegoś innego eksperta, ale wydaje mi się, że taki bezpieczny poziom udziału tego kapitału zagranicznego w łącznym kapitale to jest tak około 20%. Bo wtedy nawet jeżeli tam powiedzmy 20% z tych 20% się wycofa z Polski, no to będzie to 4% całego kapitału. Także gdzieś tam pewnie między 15 a 20% to jest bezpieczne. Oczywiście powinniśmy zabiegać o te zagraniczne inwestycje cały czas, bo one są potrzebne. Bo to jest cały czas ściąganie know-how. Tak? Potem, tak my obserwujemy, patrząc na te małe i średnie przedsiębiorstwa, szczególnie te, które gdzieś tam w tych nowych technologiach funkcjonują, zakładają je osoby, które pracowały w zagranicznych koncernach, zdobyły know-how i postanowiły budować swój własny biznes w tym obszarze. I to jest jeden aspekt, dlaczego powinniśmy ściągać te przedsiębiorstwa. Po drugie, tych inwestorów powinniśmy ściągać, dlatego że one wpływają na przyspieszenie wzrostu całej gospodarki. Także to nie chodzi o to, żeby ich nie ściągać, ich nie zachęcać, tylko żeby bardziej wspierać polskie przedsiębiorstwa, że ten polski kapitał szybciej się budował. Bardzo dziękuję. Delikatnie zmodyfikuję pytanie pod kątem PKN Orlen do pana Jana Szewczaka. Panie prezesie, proszę powiedzieć, bo w Polsce działają różne firmy dystrybuujące paliwa, nie tylko polskie. A jednocześnie kryzys lockdownowy dotknął tę branżę bardzo, bardzo, bardzo mocno.
po prostu ludzie przestali jeździć samochodami. I czy tutaj, w tej branży konkretnie, na tym przykładzie, można wskazać różnicę pomiędzy podejściem takiej firmy jak Orlen albo innych polskich firm dystrybuujących paliwa, a innych, innymi podmiotami? Tak, może tylko jedno słowo jeszcze, zanim odpowiem już konkretnie na pana pytanie. Pan, ja nie jestem zwolennikiem takich skrajnie liberalnych poglądów, jeśli chodzi o gospodarkę. One w dużej mierze się skompromitowały właśnie teraz, szczególnie w okresie kryzysu, pandemii. Okazało się, że jak bida, to do swojego najlepiej pójść jednak do sąsiada pożyczyć. To pokazuje, że te teorie gospodarcze, no, globalistyczne, takie ultraliberalne czy neoliberalne, no, pokazały, że gdzieś jest przerwany łańcuch dostaw i stoją fabryki samochodu, bo nie ma jednej maleńkiej części, jakiegoś chipa zabrakło, prawda? Albo jakiegoś metalu rzadkiego zabrakło, albo ktoś specjalnie tego metalu rzadkiego nie chce dostarczyć. Moim zdaniem, odpowiadając na to pytanie, bo to jest niezwykle ważne, to pytanie, które już, na które koledzy tu odpowiadali, czy kapitał narodowy pomógł w przełamaniu kryzysowych zjawisk, czy nas jakoś zabezpiecza przed tym? I moja odpowiedź jest absolutnie tak, znaczący sposób. To nie są tylko oczywiście działania podmiotów gospodarczych, spółek Skarbu Państwa, Orlenu, KGHM, PZU, PKO i tak dalej, które się, no, bardzo sprawdziły moim zdaniem w tym trudnym okresie, bo jakoś się okazało, że sieci handlowe nie wybudowały żadnego szpitala w 2 tygodnie czy 3 tygodnie covidowego. Nie mówiąc już o wielkich zachodnich koncernach, które tutaj, że tak powiem, raczej się przyglądały wyłącznie. No ale to są przecież też działania władzy, działania rządu, no co by nie mówić, działania Narodowego Banku Polskiego, który uruchamiał ten skup aktywów. To były działania BGK, który otworzył tę linię PFR-u, przepraszam, emocji. To przecież są setki miliardów złotych, które jednak pompowano w tą gospodarkę. Są tacy, mówią, którzy to krytykują, mówią, no jak to pieniądze dawać Polakom, polskim firmom, tam, prawda, przecież to nie, niezgodne ze sztuką. To wszystko było niezbędne, jak się okazuje, i okazało się bardzo skuteczne, bo myśmy jako kraj wyszli bardzo, moim zdaniem, obronną ręką ze skutków takiego ograniczenia, osłabienia gospodarczego. Nie było masowych zwolnień, nastąpiła szybka odbudowa produktu krajowego brutto. Przecież to jest jeszcze rok covidowy, kryzysowy w jakimś sensie. Proszę popatrzeć na wyniki spółek Skarbu Państwa. Niektóre notują najlepsze wyniki od 10 lat. My jako Orlen zrobiliśmy w pół roku zyski, które poprzedni genialni menedżerowie tej firmy robili przez 8 lat. Myśmy to zrobili, myśmy ten wynik osiągnęli w pół roku. No to o czymś świadczy, że jeśli się przykłada wagę do swojego, jeśli się pilnuje własnego interesu, jeśli się ma polską rację stanu, chce się jednocześnie być menedżerem, ale ma się tą polskość w sercu, tak? Czyli chcemy, żeby ta polska firma, żeby ten polski podmiot rósł, rozkwitał, dokonywał ekspansji, inwestował. To też jest bardzo ważny przykład, żeśmy dość, tak bym powiedział, łagodnie przeszli przez te zawirowania, bo proszę popatrzeć na inwestycje. No jeśli PKN Orlen na przykład, ale przecież podobnie inne spółki, inwestuje w takim covidowym roku 9 miliardów, no to o czym świadczy? Jeśli ma perspektywę za chwilę inwestycji kilkunastomiliardowych, to pokazuje, że i nie tylko są na to pieniądze, a podobno pieniędzy w Polsce miało nie być, przynajmniej dla większości Polaków, to pokazuje, że można to zrobić. I tak jak my patrzymy na, z perspektywy firmy petrochemicznej, o czym pan mówił, że zmienia się może nie tyle nawet pewna moda, ale pewien światopogląd na kwestie klimatu, energetyki, że jesteśmy w fazie jakiejś rewolucji energetycznej, a ja bym powiedział nawet rewolty energetycznej, no to my chcemy nie tylko nadążyć, ale nawet wyprzedzić trochę pewne działania.
żeby pójść w kierunku innowacyjnych rozwiązań, tych paliw jakichś syntetycznych, technologicznych nowinek, rozwiązań. To są przecież te kwestie podejmowane i wodoru, i kwestie wykorzystania nowych źródeł energii, odnawialnych źródeł energii. Wie pan, ta Komisja Europejska, ona chyba nie dostrzega tego problemu, że równo to nie zawsze znaczy sprawiedliwie. I można oczywiście powiedzieć, że mamy być gotowi na te 55%, no ale kto da gwarancję, że nie znajdzie się ktoś bardziej szerokim gestem niż pan Timmermans i powie, no nie, to jest za mało, to trzeba do 2030 75, prawda? Czy to oznacza, że to będzie bezpieczne dla już nawet nie tylko polskiego rynku, polskich podmiotów, ale w ogóle dla przemysłu europejskiego, dla gospodarki europejskiej? To nawet niemieccy przedsiębiorcy zaczynają widzieć, kręcić nosem i mieć swoje uwagi, swoje krytyczne spojrzenia na to. Więc jakby podsumowując, ja uważam, że ci wszyscy, którzy tak obrzydzali i obrzydzają nam nadal polski kapitał narodowy, spółki Skarbu Państwa i nawet hot dogi chcą mieć na innej stacji, nie, broń Boże, nie na Orlenie, to świadczy, ja bym powiedział, nie tylko o małości, ale i o głupocie po prostu. Dlatego, że jeśli my mamy przetrwać kolejne kryzysy, a przecież nie możemy ich wykluczyć, to musimy budować i silną gospodarkę, to mówił pan premier Morawiecki wczoraj tutaj na forum i pan prezes Obajtek też wczoraj to powtarzał. Musimy tworzyć duże podmioty po prostu, bo mali w tej grze nie będą się, nikt nie będzie się na tych małych niestety oglądał. Ten biznes będzie coraz bardziej agresywny, coraz bardziej bezwzględny w walce o nowy podział strategiczny, geostrategiczny świata, geopolityczny, geogospodarczy. I wydaje nam się, że ta wizja rozwoju, którą Polska przyjęła od 2015 roku, jest absolutnie sensowna i jak na razie bardzo skuteczna. Panie prezesie, a jeszcze takie pytanie precyzujące, bo przyznam, nie wiem, PKN Orlen otrzymał subwencję z PFR-u? Potrzebowaliście takiego wsparcia? Nie, nie, myśmy tego nie potrzebowali. My mamy i nadwyżki finansowe, dywersyfikujemy swoje źródła finansowania. Oczywiście te programy, które będą ogólne, które będą dostępne dla polskich spółek Skarbu Państwa, my chętnie będziemy z tego również korzystać, ale tu chodziło raczej, tu nie chodziło, te tarcze, tak rozumiem, przecież nie dotyczyły głównie spółek Skarbu Państwa. No właśnie. Więc to naprawdę nie chodziło o tych dużych, bo ci duzi to na razie sobie całkiem dobrze radzili. Chodziło o tych właśnie średni biznes czy mały biznes. Mhm. Także to nie jest kwestia, wie pan, no, my mamy plany w naszej strategii orlenowskiej do 2030 roku zainwestować 140 miliardów złotych. To jest bardzo dużo i my uważamy, że sobie z tym poradzimy, ale proszę popatrzeć, polska gospodarka na tą transformację będzie wymagała energetyczną, niektórzy mówią bilion, pesymiści mówią nawet bilion z haczykiem, czyli jednak nawet przy takich potężnych strukturach biznesowych, jak połowa naszego PKB. No choćby, tak to porównując, prawda? A więc to pokazuje skalę tego wyzwania i instytucje publiczne, państwowe, one oczywiście muszą być tu bardzo czujne i bym powiedział, i nie być zbyt skąpe, natomiast i chyba tak było w tym przypadku, bo 200 miliardów jednak do tej gospodarki poszło w tej czy innej formie, ale bez udziału dużych podmiotów gospodarczych ta transformacja nie będzie możliwa i bez środków wypracowanych przez te podmioty to się nie uda po prostu. Bardzo dziękuję. Myślę, że się wszyscy zgadzamy, że ten narodowy kapitał, tak szeroko rozumiany jako krajowe wszelakie zasoby, należy rozwijać i ułatwiać rozwój temuż. Natomiast pytanie do pana Mikołaja Różyckiego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to chyba instytucja, która najlepiej będzie mogła odpowiedzieć na to pytanie. Pan Przemysław Sztandera mówi, zagraniczny kapitał potrzebny, ale musimy wspierać budowę tego naszego własnego kapitału lokalnego, narodowego. Pan Jan Szewczak wskazuje, że tutaj swój udział mają spółki również Skarbu Państwa w budowaniu tego kapitału. No właśnie, jak rozparcelować te proporcje i rządowe zasoby sił? Gdzie mamy koncentrować to wsparcie? Bardziej na
sektorze prywatnym, żeby sektor prywatny budował te duże struktury kapitału narodowego, czy może iść tą drogą, nie wiem, koreańską i budować więcej konglomeratów quasi państwowych, związanych z państwem, bądź zależnych w jakiś sposób od tych strategii rozwojowych rozpisywanych gdzieś w gabinetach rządowych. Jak pan się na to zapatruje? Ja jeszcze pozwolę sobie uzupełnić też, czy nawiązać do wypowiedzi moich szacownych poprzedników. Jeżeli chodzi o okres pandemii i tego największego zapotrzebowania na wsparcie instytucji przede wszystkim medycznych, zdrowotnych w całej Polsce, to no, w mediach też była taka informacja, że różnego rodzaju formy pomocy materialne, czy finansowe, czy darowizny rzeczowe ze spółki PKN Orlen to jest około 120 milionów złotych, prawda? Natomiast tak jak pan powiedział, no, gdyby można też łatwo sprawdzić, jak inne duże koncerny zagraniczne obecne w Polsce, czy w ogóle się angażowały w tego typu kwestie. Ja mam prywatne doświadczenie swoje takie, bo no, gdzieś powiedzmy relacje też zwykłe, osobiste podawały, że gdzieś tam w drobną pomoc jednemu dużemu szpitalowi w Warszawie się zaangażowałem, szukając pomocy i no, pukałem do różnych drzwi, głównie po znajomych. Osoba pracuje w dziale komunikacji blisko CSR-u w bardzo dużej instytucji finansowej, globalnym graczu, gigancie, nie wymienię specjalnie nazwy. No i kiedy tam pojawiła się opcja, że może delikatne wsparcie gdzieś na rzecz tego szpitala, to też fajnie można budować PR-owo. No, odpowiedź była prosta po tygodniu. Nie, my wspieramy już WHO i to nam globalnie, centrala powiedziała, to nam wystarczy, lokalne spółki, lokalne filie ulokowane w poszczególnych krajach, no, nie miały swobody decyzji, nie mogły nic zrobić, bo no, centrala ulokowana w Stanach powiedziała, że to wystarczy. Więc to też pokazuje, że no, każdy dba o siebie, tak? Każdy dba o swoje w momencie zagrożenia i kryzysowym. I to jest jakby naturalne, oczywiste, że polskie firmy prywatne, czy te z udziałem Skarbu Państwa w tamtej sytuacji, czy w tej sytuacji, no, skupiają się przede wszystkim na ochronie miejsc pracy, ale też na braniu odpowiedzialności za to otoczenie, w którym funkcjonują, za to otoczenie społeczne, za to otoczenie, chociażby tutaj w tym aspekcie chodziło też o sprawy po prostu tak jakby no najważniejszą, tak? Czyli kwestia zdrowia, czasami nawet życia lub śmierci. Jeżeli chodzi o to postawione pytanie, to wydaje mi się, że też no tutaj trzeba robić to mądrze, to znaczy no, absolutnie jest potrzeba budowy kapitału prywatnego i to jest oczywiste, ale też no, jakby kwestia zachowania strategicznych obszarów i rozwoju spółek z kapitałem Skarbu Państwa absolutnie też jest priorytetowa, bo w polskiej rzeczywistości tych ostatnich 30 lat to są no, podmioty, które często jako jedyne są w stanie te duże inwestycje pociągnąć i dźwignąć. Tak? Jeszcze ten sektor prywatny, a zwłaszcza struktura naszej gospodarki nie jest taka, żeby mieć taką liczbę dużych firm z polskim kapitałem prywatnym, które by, no, jakby można powiedzieć, wypełniały te wszystkie potrzeby, które są do zaadresowania. No, struktura gospodarcza w Polsce jest taka, że no, chyba 0,02% tak? firm w Polsce, czy 0,4% to są firmy duże, jak się weźmie 100% globalnie i spojrzy na takie zdjęcie, zrobi z sektora firm w Polsce, no 99 z nich to jest sektor MŚP, tak, z czego najwięcej, chyba 97 to jest firm mikro, tak, czyli tych do 9 osób. Jak się spojrzy na inwestorów zagranicznych, to miałem taki raport z 2019 roku niedawno w ręku, zrobiony przez Amerykanów, to jeżeli chodzi o spółki zagraniczne MSC w Polsce, to aż 12% z nich to są spółki duże w rozumieniu tych definicji unijnych, czyli jaka dysproporcja, 0,2% do 12%, czyli jeżeli do nas wchodzą, to wchodzą ci średni i duzi, rzadko ci mniejsi, tak? To też jakby powoduje, że na tym rynku, na który wchodzą, to ta konkurencyjność ich jest, no tak mają tak duże przewagi organizacyjne, kapitałowe, marketingowe, bo to też się liczy, w porównaniu do naszych przedsiębiorców, z reguły właśnie wtedy mikro i małych, no że nie są w stanie nasi tutaj w tym biegu absolutnie na równych zasadach uczestniczyć. Wydaje mi się też, że po tych 30 latach, to co też pan powiedział, no odrobiliśmy pewną taką lekcję, to właśnie chociażby ten kryzys finansowy, kiedy nagle okazało się, że ten kapitał nawet nie tyle ma narodowość, co ma jakieś stolice, wtedy takie hasło, prawda, któryś z polityków, już nie pamiętam, który powiedział, że nagle okazało się, że kapitał ma stolicę. To nawet lepsze określenie, słusznie. A to było powiedziane po tym, jak nagle się okazało, że filie dużych instytucji finansowych w Polsce, ze środków tu, które no, najczęściej pochodziły ze środków naszych obywateli Polaków, tworzyły lokaty, tak, w centralach i jakby no, był drenaż po prostu fizyczny gotówki i to w trybie takim przyspieszonym. Nagle się okazało, że u nas to finans... miało miejsce w trakcie poprzedniego kryzysu, czyli 2007. Ja właśnie mówię o tym, 2007-2009, kiedy zakładano tak, lokaty w centralach, no, po prostu przesuwano szybko kapitał. No,
Pewnie nie. Więc jakby to jakby w tej chwili jakby nie mamy tego problemu już natury takiej, nawet bym powiedział, no właśnie, takiej, nie wiem, estetycznej nawet, że jakby my jakby wiemy, że trzeba mądrze chronić, tak? Jakby Orlen wchodząc do Czech nie może wszystkiego sprzedawać na stacjach, bo w Czechach przepisy mówią o tym, że no jest ochrona rynku spożywczego, jeżeli chodzi o asortyment, prawda? I ten asortyment nie jest tak bardzo ciekawy wątek, a czego nie można sprzedawać? Ani gazet, prawda? Regulator broni, chroni, prawda? Więc jakby, czyli Orlen nie może sprzedawać gazet na swoich stacjach paliw w Czechach? I hot dogów. A dodałbym jeszcze do tego, ani nie może kupić gazet lokalnych w Niemczech. Przecież to jest niezgodne z prawem unijnym. Ale są regulacje i się chronimy. Tak? Więc dzisiaj jakby wiemy, że trzeba się mądrze chronić. To nie chodzi o całkowity zakaz konkurencji, bo autarkia taka gospodarcza nie jest możliwa. No ale ochrona absolutnie, tak, zdroworozsądkowa. No, najlepszym przykładem jest sektor handlu. Tak? Znaczy weszli duzi i po prostu pozamiętali ten polski handel. Tak? I my dopiero dziś walczymy o to, żeby go troszeczkę odbudowywać, tak, ale no jakby rzeczywiście była taka, że wchodzono, kiedy nie było żadnych regulacji, które stwarzałyby jakiekolwiek bariery i wymuszały jakiekolwiek twarde działania inwestycyjne ze strony koncernów handlowych. No, jeżeli chodzi o inwestorów zagranicznych, jak pan prezes powiedział, absolutnie tak, znaczy no, my potrzebujemy tego know-how, potrzebujemy tego kapitału, ale w sposób oczywiście mądry. Im więcej tutaj zainwestują w rzeczy materialne, no tym trudniej będzie im podejmować takie decyzje o prostym wychodzeniu, o prostym relokowaniu jakichś zasobów. Jeżeli ktoś ma tylko biuro i trochę ludzi, i ludzi na pokładzie, którzy są tym głównym kosztem, na przykład instytucje finansowe, no to łatwo są w stanie się stąd zwinąć. Tak? 3 miesiące i takiej firmy nie ma w sytuacji jakiegoś skrajnego zagrożenia. Natomiast jeżeli ktoś zainwestuje pieniądze w grunty, w infrastrukturę, w maszyny, tak? No to już tej decyzji tak nie będzie szybko i łatwo mógł podejmować. To też jest dla nas kwestia takiego no, strategicznego po prostu tak bezpieczeństwa funkcjonowania gospodarki i tego miejsca, w którym jesteśmy lokowani, gdzie, tak jak pan powiedział, po prostu to są łańcuchy dostaw koncernów. Tak? I jakby my u nas się produkuje po prostu poszczególne fragmenty, elementy, które gdzieś na koniec jakiś produkt gdzieś tworzył i on jest sprzedawany. Bardzo dziękuję. Ja mam pytanie do pana Cezariusza Lesisza, prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu. Właściwie to dwa pytania. Po pierwsze, jak to robią za granicą inni? Czy też rządy za granicą, inne rządy europejskie koncentrują się na tych dużych przedsiębiorstwach i starają się wskazywać kierunki rozwoju? A jeśli tak, to w jaki sposób jest to realizowane? Czy to jest właśnie tym miękkim kanałem, miękkim wpływem gdzieś zakulisowo? Czy to jest może bardziej ustrukturyzowane i sformalizowane? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, bardziej takie powiedziałbym znów filozoficzne, ale myślę ważne. Czy to nasze skoncentrowanie się na dużych organizmach przemysłowych i biznesowych nie wynika trochę z tego, że po prostu one są w pewnym sposób silniej oddziałujące na nasze emocje. To, co duże, nam w jakiś sposób imponuje i czasami przysłania fakt, że to, co duże, kiedyś musiało być małe. Że jednak, żebyśmy mieli duże, silne firmy, potrzebujemy też tych małych firm, bo każda duża firma była kiedyś mała. I to takie dwa pytania. No, poruszył pan kilka tematów, które... No... Pewnie za mało czasu by było na dzisiejszym panelu, ale chciałbym może podzielić się troszkę taką uwagą ogólną. Bardzo się cieszę, że moi poprzednicy tutaj szanowni wymieniają w sposób bardzo taki klarowny i jednoznaczny taką deklarację. No proszę Państwa, na czym polega mądrze zarządzane państwo? Czego oczekujemy od mądrze zarządzanego państwa? Bezpieczeństwa i odpowiedzialności. I teraz jest pytanie, czy nasze państwo zdało egzamin w okresie kryzysu? No i należy odpowiedzieć, że reakcja, z jaką rząd podjął pewne decyzje, wykorzystując następnie narzędzia, jakimi dysponował. Nie wiem, czy państwo wiecie, jest ustawa o grupie PFR i nazywamy się w grupie PFR instytucjami rozwojowymi. Czyli nasze instytucje są rozwojowe i w tym momencie państwo miało tylko takie do dyspozycji narzędzia, jakimi dysponowało. I w tym momencie co nastąpiło? Nastąpiły szybkie, jednoznaczne decyzje pana premiera, rządu i ministrów z przekazaniem do dalszej. I jak się realizowała odpowiedzialność i bezpieczeństwo? Z jednej strony chodziło oczywiście o utrzymanie miejsc pracy i to wszyscy wiemy, natomiast również zabezpieczono przedsiębiorców.
i ten szybki przelew kapitału do przedsiębiorców spowodował, że uniknęliśmy bardzo dużego zahamowania negatywnych nastrojów. Groziło nam, nie znaliśmy, jak się rozwinie pandemia, nie znaliśmy w marcu, kwietniu, nikt nie wiedział, jak się potoczy pandemia, czy to będzie 3 tygodnie, 6, 8 czy 8 miesięcy. I w tym momencie reakcja państwa spowodowała, że uspokoiliśmy nastroje i przedsiębiorcy poczuli się bezpieczni. Jednocześnie warunkiem oczywiście zaangażowania kapitałowego było zabezpieczenie miejsc pracy. I teraz wracając może do tego pytania, z jednej strony, czy inne państwa postąpiły podobnie? No pewnie będzie wiele jeszcze analiz i książek i artykułów pisanych na ten temat. Myślę, że będzie państwo polskie będzie wymieniane w czołówce prawidłowej reakcji, że jednak pomimo, że się uważa, że administracja publiczna, rządowa jest ociężała, jest po prostu w pewnym sensie nie, no nieelastyczna, nie jest, nie reaguje szybko, to w tym momencie, w kryzysie po prostu zareagowała perfekcyjnie. Ja bym tu jednak rozróżnił administrację od agencji różnego rodzaju państwowych, jaką jest na przykład PFR, bo była zauważalna różnica w tym, jak reagowali urzędnicy, a jak zareagował, jak procedury wdrażania tarczy wprowadzał PFR, znacznie sprawniej. Znaczy, proszę pamiętać, że to właśnie też była kwestia legislacji. To nie można było... Tak, to niestety nie można tego rozdzielać. To, co często pan premier podnosi, że dzisiaj ta globalizacja przenosi się nie tylko na czempiony przemysłowe, nie tylko na powiedzmy technologiczne innowacje, ale przenosi się na procedury, na pewne ustawowe rozwiązania, które w pewnym sensie mogą blokować rozwój, a z drugiej strony mogą też wspierać rozwój. I to, co właśnie jest dzisiaj w strefach, że strefy już wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa i właściwie Polska jest całą strefą specjalną strefą ekonomiczną, to też jest rozwiązanie, które jakby zamknęło okres ten takiej potrzeby kapitału zachodniego. Dzisiaj faktycznie budujemy ten kapitał wewnątrz kraju i oby jak najszybciej. Natomiast teraz pytanie jest o duże agencje, jak one reagują i jak jest wspierany duży przemysł w innych krajach. No, niewątpliwie prawo zamówień publicznych jest pewnym zabezpieczeniem, żeby transparentnie powiedzmy zarządzać funduszami publicznymi. No, wielokrotnie wiemy, że zamówienia powiedzmy zbrojeniowe w Stanach Zjednoczonych są rozdzielane no, nie na podstawie prawa zamówień publicznych, chociaż oczywiście też jest wybierana najlepsza, najbardziej nowocześniejsza technologia w tym danym momencie. Dlatego myślę, że nie trzeba patrzeć w takim kontekście negatywnym na pewien protekcjonizm. Może to nie jest dobre słowo, ale pewne wsparcie dla lokalnych, dużych i małych przedsiębiorstw. Także myślę, że tutaj, jeżeli w takim kontekście. Ale czy faktycznie te duże firmy, te duże przedsiębiorstwa kontrybuują, wspierane właśnie jakoś państwowo, kontrybuują w tak istotnym stopniu do naszego wspólnego dobrobytu, jak to im przypisujemy? Bo to było też moje pytanie. Czy nie jest tak, że trochę ta ich wielkość przysłania nam też taką realistyczną ocenę ich współudziału w budowaniu dobrobytu? To znaczy, no, ja wiem, do czego pan zmierza, że małe jest piękne, powiedzmy, znane, ale też ja jestem zwolennikiem i cieszę się, że tutaj większość chyba panelistów podziela ten pogląd, że skończyła się era, państwo jest stróżem nocnym. Wchodzimy w erę, znamy pewnie książkę Mariany Mazzucato, Przedsiębiorcze państwo. Przedsiębiorcze państwo polega na tym, że jest po prostu aktywne. Aktywnie działa na wszelkich dziedzinach, gdzie może działać i to ta aktywność powoduje, że jeżeli takie właśnie branże, które wymagają pewnych inwestycji, które powiedzmy zwrot kapitału jest no, w długim okresie czasu, nie jest do końca funduszom venture capital, nie są do końca zainteresowane, to tam powinno wchodzić państwo. I znamy to, i to są znane jakby branże, czy
czy infrastruktura. Także to są rzeczy dość określone. Natomiast jeżeli chciałby pan do końca jakby określić, no wiadomo, jest pewna bezwładność dużych korporacji, jest pewna jakby ograniczoność albo decyzyjność jest spowolniona. No ale mamy przykład Orlenu, gdzie jest zarządzany bardzo, można powiedzieć, dynamicznie. KGHM również w tej chwili notuje bardzo dobre wyniki. PGNiG cały czas miał bardzo dobre wyniki. Także myślę, że to jest kwestia menadżerów bardziej niż strukturalny problem. Czyli to nie jest do końca tak, że prywatne spółki duże będą lepiej funkcjonowały niż prywatne, znaczy niż państwowe spółki. Bardzo dziękuję. To teraz pytanie takie ogólne do panów. Kto się pierwszy wyrwie do odpowiedzi, będzie miał do niej prawo. Chciałbym, żeby pan Witold przypomniał, ile na WIG20 jest państwowych spółek? Około połowy, nie? 10, 11? No jest to znaczący udział, tak? Prawda? Jest to znaczący udział, bo to są wszystkie te duże spółki, które są kontrolowane to są przez... albo przemysłowe, albo finansowe spółki. Tak, zwyczaj, tak. Prawda? No powiedziałbym albo energetyczne, albo finansowe. No właśnie. Tak. Surowcowo energetyczne. Właśnie. Tak, już będąc I teraz, szanowni panowie, spójrzmy na największe spółki świata. Bo my sobie rozmawiamy przede wszystkim w kontekście przemysłu. Jakoś tak nasza dyskusja zgrawitowała w stronę rozwoju przemysłu. To też z pewnych oczywistych przyczyn ze względu na specjalizację panelistów. Ale jak spojrzymy na, no właśnie, jak spojrzymy na największe spółki, to są spółki technologiczne, prywatne. I teraz takie pytanie, jeżeli zakładamy, przyjmujemy założenie, że trzeba nadawać tej lokalnej gospodarce jakiś kierunek rozwoju, w kierunku X, Y, Z, to czy nie istnieje ryzyko, że się trochę oderwiemy od tego głównego trendu i ograniczymy przez to tak naprawdę swoją pozycję w globalnej gospodarce, która pójdzie gdzie indziej, pod przewodnictwem jednak prywatnych Jeffów Bezosów, Marków Zuckerbergów i Steve'ów Jobsów. To może jeżeli można, ja bym tutaj zaczął. Wydaje mi się, że to nie jest tylko problem polski, ale to jest problem europejski. Jeżeli spojrzymy na Facebooka, Amazona, Apple'a, Google'a, no to są to wszystko spółki, które powstały w ciągu ostatnich 20-30 lat w Stanach Zjednoczonych. Co pokazuje, że my, jako Europejczycy, nie byliśmy w stanie stworzyć odpowiedniej infrastruktury edukacyjnej, odpowiedniej infrastruktury finansowej, odpowiedniej infrastruktury instytucjonalnej, która by pomagała w powstawaniu tego typu spółek. I to jest problem nie tylko polski, ale jest to problem europejski. Z naszej polskiej perspektywy, my jako osoby, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać na to, co się w Polsce dzieje, powinniśmy dążyć do tego, żeby ułatwiać powstawianie spółek technologicznych, fintechowych i tak dalej. I powinniśmy poszukiwać na świecie wzorów, czyli takich krajów, gdzie te fintechy rozwijają się najszybciej. I tu na pewno moim zdaniem powinniśmy czerpać z doświadczeń Izraela, który w zasadzie jest takim, po angielsku się nazywa startup nation, czyli taki kraj, gdzie tych startupów, jeżeli chodzi o finanse, nowe technologie, biotechnologie jest najwięcej. Powinniśmy się przyglądać, w jaki sposób to oni robią i implementować pewne rozwiązania, które już są sprawdzone i skuteczne po to, żeby z jednej strony mądrze zarządzać tym, co mamy u nas, ale też, żeby wchodzić w te kierunki, które dadzą nam długookresowo przewagę technologiczną i możliwość konkurowania z tymi największymi przedsiębiorstwami na świecie. To przepraszam, jeżeli można tutaj się też włączyć. I chciałem jeszcze trochę nawiązać do tego, co mówił Czarek Lesisz. Ja bym nie wzmacniał tak bardzo roli spółek Skarbu Państwa versus prywatny biznes. My mamy, bo oczywiście możemy sobie czerpać wzorce z Izraela, zwłaszcza dzisiejszego, tak? Bo Izrael do połowy lat 90. głównie eksportował uzbrojenie i pomarańcze. To dzisiaj jest Startup Nation. Natomiast ja bym popatrzył też na naszą specyfikę, a my jesteśmy obciążeni pewnym negatywnym myśleniem o tak zwanych prywaciarzach.
jeżeli popatrzymy na historię nawet dłuższą niż, ale właściwie ostatnich 30 lat, to my jakby z powodów oczywistych na pierwszym miejscu w Polsce są spółki Skarbu Państwa, bo one są narzędziem i okazuje się w okresie, w momencie kryzysu skutecznym narzędziem polityki państwa. Później są inwestorzy zagraniczni, bo oni mają ogromną siłę oddziaływania. Oni przez swoje doświadczenie, globalne operacje, siłę marki minimalizują ryzyko, a dopiero obywatelem trzeciej kategorii w biznesie w Polsce są prywatni przedsiębiorcy, ci tak zwani prywaciarze. I dlatego muszę powiedzieć, że z mojej perspektywy, jak ja na to patrzę, a współpracuję z polskimi przedsiębiorcami od 25 lat, chyba najważniejszym wydarzeniem z tej perspektywy tego roku jest informacja prezesa Orlenu o współpracy z jednym z prywatnych przedsiębiorców w obszarze nowych technologii nuklearnych. Tak jak moim zdaniem to jest pewien przełom, bo to wymagało pewnej odwagi, żeby powiedzieć, prezes państwowej firmy będzie współpracował właśnie z tak zwanym prywaciarzem. Mam nadzieję, że to będzie, podobnie jak w ubiegłym roku prezes Obajtek ogłosił zieloną strategię, co wywołało pewien szok na rynku też spółek Skarbu Państwa, bo do tej pory wydawało się, że zielona transformacja ogranicza się do spółek zajmujących się energią odnawialną. Po tym jak prezes Orlenu ogłosił, że strategia Orlenu także zmienia się na zielono, a w ślad za tym poszedł cały szereg podmiotów, które tą strategię u siebie również ogłosiły. I mam nadzieję, że siła oddziaływania właśnie takiej marki jak Orlen będzie na tyle duża, że inne podmioty też się będą zastanawiać nad tym, jak otwierać drzwi polskim przedsiębiorcom, żeby budując chociażby, nie wiem, wchodząc w procesy budowy morskich farm wiatrowych, czy w różne etapy transformacji energetycznej, stawiać sobie trochę też za punkt honoru uczestnictwo w tym jak największej ilości polskich firm. My również w PFR-ze bardzo mocno w tej chwili stawiamy na to, żeby zapewniać polskim przedsiębiorcom ciągłość finansowania. Od tego pierwszego miliona, który dajemy poprzez naszą strukturę PFR Venture, aż potem po przejście pod skrzydła dużego PFR-u, kiedy sami inwestujemy już bezpośrednio w takie projekty. Mamy taki przykład spółki Proteon, która właśnie to jest spółka technologiczna z obszaru life science i to jest można powiedzieć niewielka inwestycja, bo to jest skala 35 milionów złotych, ale to jest właśnie pierwszy taki przykład, kiedy spółka technologiczna o wysokim ryzyku, którą zainwestowaliśmy pośrednio poprzez fundusz inwestycyjny na poziomie takiego małego startupu, w tym roku dostała wsparcie z dużego PFR-u. A więc to jest coś, co ja nazywam przebijaniem polskiego szklanego sufitu. Znaczy Proteon nie musiał pójść do zagranicznego podmiotu, który by go albo wchłonął, albo sprzedał za 4 lata międzynarodowemu koncernowi, on może nadal rozwijać się jako polska firma. Bo my dzisiaj, mając już świadomość roli kapitału, powinniśmy się zastanowić, co robić, żeby nie doprowadzać do takiej sytuacji, no trochę jak z case'em Solarisa. To jest bardzo porządna firma, bardzo wizjonerska, a swego czasu pierwszy producent autobusów elektrycznych. I ona nadal w Polsce istnieje, nadal produkuje autobusy, nadal zatrudnia tą samą kadrę, ale ona z tej mapy emocjonalnej już nam zniknęła. I to jest bardzo widoczne. I teraz pytanie, co powinniśmy robić, żeby takich case'ów na przyszłość uniknąć? I tutaj jest ogromna rola nas wszystkich tutaj siedzących. Mogę tylko krótko skomentować. Bartek, jaka jest struktura właścicielska PFR-u? Skarb Państwa. Dziękuję. I to jest właśnie przedsiębiorcze państwo. Dziękuję. Jeśli można coś do tej dyskusji dodać, a propos tych dużych globalnych koncernów, tak, i jak to zrobić, żeby polskie firmy też takimi się stały. Największy problem, jaki mamy w Polsce, żeby to się stało, to brakuje nam na dzień dzisiejszy, i to pewnie trzeba będzie dobudować, pewnych instrumentów, które będą wspierać rozwój tych przedsiębiorstw w momencie, kiedy one wychodzą z tej fazy startupowej. Tak, no Izrael oczywiście, jeżeli chodzi o startupy, no jest świetnym przykładem, ale my w Polsce mamy też bardzo wiele instrumentów wspierania startupów.
specjalna strefa ekonomiczna w Gdańsku ma park naukowo-technologiczny, gdzie głównie koncentrujemy się na akceleracji startupów. I to są naprawdę firmy no, z taką technologią, że mało komu się mieści w głowie, że to w Polsce może powstawać. I tutaj tak, PARP też partycypuje. Tak, PARP też partycypuje i wspiera. Natomiast taki przykład z Trójmiasta. Kiedyś dwóch inżynierów z Politechniki Gdańskiej postanowiło stworzyć spółkę, która opracuje cyfrowe mapy do systemów zdalnego autopilotażu samolotów pasażerskich. Co się stało? No firma rozwinęła produkty, rozwinęła software, wyszła z tymi produktami na rynek światowy i co? No i kupił ich Boeing. Tak? I to jest chyba taki największy mankament, że jeżeli te polskie startupy technologiczne, fintechowe, one my się trudzimy, żeby one powstały. Wspieramy je, czy PARP, czy parki naukowo-technologiczne, różne programy startupowe. Ten startup rośnie, rozwija się, wychodzi na rynki światowe, okazuje się, że ma świetny produkt i cap jest kupowany przez te duże koncerny. I tutaj brakuje nam chyba takiego instrumentu w Polsce, żeby w tym momencie nie dopuszczać do przejmowania tych firm, tylko żeby to właśnie kapitał polski, czy to prywatny, czy państwowy, dalej inwestował w te firmy. Ja chciałbym, żebyśmy nie odchodzili od tego jednak rdzenia mojego pytania. Pamiętamy. Bo jeśli się cofniemy o te 150 lat, to pytanie. Pewnie panowie wiedzą, dlaczego te schody w Londynie na przykład w kamienicach są tak wysokie. Prawda? Dlatego, że jak konie jeździły i dorożki po Londynie, to zostawiały po sobie nieprzyjemnie pachnący ślad i w bardzo dużych ilościach. To był problem, to był olbrzymi problem dużych metropolii XIX wieku. I moje pytanie, żeby je sprecyzować, ale też użyć tej mało przyjemnej zapachowo metafory, czy nawiązania mało przyjemnego zapachowo, jaką mamy gwarancję, że państwo, które będzie wspierać konkretne biznesy i konkretne kierunki rozwoju. Spośród dwóch innowacji, jedna innowacja XIX-wieczna, możemy sobie wyobrazić, pojawia się przedsiębiorca, który mówi, że opracował innowacyjną, przełomową technologię składowania tych nieprzyjemnych odpadów i on zredukuje ten problem do zera, a drugi pojawia się przedsiębiorca i mówi, że on wymyślił silnik parowy, czy silnik spalinowy. I on zbuduje tutaj pojazdy mechaniczne i już w ogóle nie będzie problemu. Czyli jaką mamy gwarancję, że państwo wskaże ten kierunek drugi jako rozwój, a nie ten pierwszy? Tak, albo połączy oba i zbuduje silnik z biomasy. Tak? To pan powiedział na początku o tych big data, tych wielkich firmach, że ma świat zachodni, ma tą przewagę, że mają te wielkie firmy. Wie pan, problem polega z tymi wielkimi, to polega na tym, żeby ci wielcy nie przekształcili się w potwory, które pożerają wszystko dookoła. Przecież doszliśmy do takich rozwiązań, że firmy internetowe, te firmy wymieniane tutaj potrafią zamknąć usta prezydentowi państwa, tak? Po prostu go wykluczają z debaty publicznej. No to chyba poszło za daleko. I nawet Amerykanie zaczynają się zastanawiać, jak ten internet podzielić, jak te firmy jednak troszkę rozparcelować, bo to one dzisiaj rządzą światem, a chyba nie pochodzą z wyborów i żadną demokracją to nie ma nic wspólnego. Więc tu trzeba znaleźć te zdrowe proporcje i oczywiście jest też tak, że przez wiele ostatnich, przez 30 lat te doktryny tu obowiązujące i rządzący w Polsce wmawiali nam, że w ogóle przemysł to się do niczego nie nadaje, już przemysł trzeba skasować, wystarczą usługi i będzie dobrze i system finansowy i to już jest wszystko. Okazało się, że przychodzą kryzysy i wtedy te państwa przemysłowe jakoś znośniej znoszą te wszystkie dolegliwości. Oczywiście, że dzisiaj, wie pan, dzisiaj to nie jest nawet problem kapitału już. Myśmy już tak mocno poszli w górę, pieniądz jest tani na rynkach światowych. My jako Orlen spotykamy się z ofertami wielkich banków japońskich, chińskich, które są, że tak powiem, zainteresowane, żeby z nami współpracować. To nie jest kwestia już nawet pieniędzy, to jest kwestia trafnych decyzji, wyborów, to jest kwestia technologii, licencji, patentów. Tego nam najbardziej brakuje, bo dzisiaj są wielkie firmy, które nic nie mają, tylko mają patent, czy mają technologię, prawda? I wystarczy, one nic nie muszą same nic budować, ani tworzyć.
Więc to są takie wyzwania cywilizacyjne. To jest kwestia, na ile będziemy zainteresowani, nie wiem, robotyzacją tych procesów przemysłowych czy innych gospodarczych, czy będziemy stawiać na tą sztuczną inteligencję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To ma i dobre, i złe strony i trzeba o tym pamiętać. Ale moim zdaniem fundamentem, można powiedzieć tak, biznes nie ma moralności, ale biznesmeni powinni mieć moralność, etykę i wartości, które wyznają, bo to od tego zależy, na ile ta decyzja jest decyzją wspólnotową, jest decyzją, która jest korzystna dla danej wspólnoty, dla narodu, dla społeczeństwa, dla kraju. Jeśli tej etyki własnej się nie ma się własnych wartości, jako, prawda, człowiek, menedżer, czy bankowiec, czy jakbyśmy nazwali, no to trudno liczyć, że ta operacja będzie z korzyścią dla wszystkich wtedy. Bardzo dziękuję. I też w ramach takiej rundy podsumowującej pytanie do pana Mikołaja Różyckiego to samo. Ryzyko związane z tym wyznaczaniem strategii rozwojowej. Ryzyko zawsze jest, no właśnie państwo jest tym, różnego rodzaju narzędzia państwa są tym jakby narzędziem, które to ryzyko trochę jakby bierze na siebie i dywersyfikuje. No, Tesla też nie powstała jakby z niczego. W 2007 roku profesor Mazzucato, który wspomniał prezes Lesisz, była w Polsce, w Warszawie w marcu i też powiedziała, że na tamten czas z jej obliczeń wynika, że tam suma wsparcia różnego rodzaju agent programów rządowych amerykańskich, różnego rodzaju, to tam 7 czy 5 miliardów dolarów wtedy już poszło. No, prawda, biznes jakby pokazywany jest jako biznes prywatny. Rzeczywiście no, Tesla jest firmą prywatną, ale bez tego wsparcia nie udałoby się tego projektu po prostu dalej ciągnąć. Tak? To jest jakby trochę oczywiste. No i tutaj państwo wykłada licząc, że z tego będzie po prostu jakaś taka wspólnotowa, jak pan powiedział, stopa zwrotu, tak? W sensie, że to pociągnie ze sobą i przedsiębiorstwa, i jakieś gałęzie gospodarki i generalnie no, suma tej inwestycji w skali jakiejś długofalowej no, jakby da taką sensowną publiczną stopę zwrotu. Więc tutaj w kontekście pańskiego pytania o te dwie drogi, ja podejrzewam, że no, po prostu pewnie jedna i druga spotkałaby się gdzieś z zainteresowaniem i wsparciem pewnie jakichś programów badawczych, rozwojowych, no ale finalnie no, jeden by został w cudzysłowie przepalony, a drugi by urósł, ale z tego, który urósł, no, korzyści jakby dla gospodarki, czy wpływy podatkowe, baza podatkowa, no pewnie przewyższyłaby spokojnie te koszty, które poniesiono na ten projekt, który został przepalony. Więc no, jakby to jest chyba taka moja odpowiedź na to pytanie. Bardzo dziękuję. I pan Cezariusz Lesisz, Agencja Rozwoju Przemysłu. Ostatnią jakby rzeczą zawsze i na początku jest kreatywność. I jeżeli są inżynierowie, wynalazcy, to oni wymyślą, powiedzmy, pomysł i później jest ten etap, kto powinien to sfinansować i w jaki sposób powinniśmy zaadresować, powiedzmy, ten... I tutaj podnoszono już kilka rozwiązań. Zgadzam się też z Bartkiem, że właśnie nie ma tak coś też tak co dzielić, prywatny czy państwowy biznes. Natomiast chciałem potoczyć taki przykład, jak już wszyscy tutaj mamy takie przykłady. Nie wiem, czy państwo wiecie, że WhatsAppa, którego używamy często, wymyślił student ukraiński, który przyjechał w 92 czy 3 roku do Stanów i po 20 latach sprzedał. To była największa transakcja dla Facebooka za 19 miliardów dolarów. Sprzedał WhatsAppa i jeszcze jeden element. Wcześniej, 3 lata wcześniej, zainwestowano w WhatsAppa Venture Capital amerykański 60 milionów i przy tej transakcji dostali 3 miliardy zwrotu po 3 latach. To proszę sprawdzić, ewentualnie może tam jest jakaś mała nieścisłość, ale bardzo niewielka. I na samym końcu ten człowiek, który dzisiaj już ma ponad 40, powiedział, to tylko jest możliwe w Silicon Valley. I tak się zastanowiłem, że nie znał prezesa Bartłomieja Pawlaka z PFR-u, który mógłby też zainwestować właśnie w taką technologiczną firmę. 60 milionów dla PFR-u to nie było dolarów nawet, to nie jest duża kwota. Natomiast właśnie kwestia jest, proszę państwa, narzędzi to, i menedżer. To wysoko nam postawiłeś poprzeczkę, jeśli chodzi o stopę zwrotu. To jest kwestia narzędzi, które później zaczynamy używać. I ja uważam, że w Agencji Rozwoju Przemysłu
No mamy bardzo wiele fajnych instrumentów finansowych do wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości i dla nas nie jest to istotne, kto przychodzi po pożyczkę, kto przychodzi po leasing i kto przychodzi po factoring czy po jakiekolwiek inne środki, kto jest właścicielem. Przychodzą do nas małe, średnie przedsiębiorstwa, spółki Skarbu Państwa i wspieramy je podobnie. Oczywiście doświadczenie 45 lat komunizmu, powiedzmy, i zarządzania państwem w inny sposób, no pomimo 30-letniej transformacji odbija nam się szkawką delikatnie jeszcze, niestety. I to jest kwestia pewnej jeszcze może zmiany pokoleniowej, może po prostu menadżerów, którzy muszą uwierzyć w kapitał Polski, w pewną rację stanu, w taką propaństwowość. No ja rozmawiam z różnymi osobami, jeżeli dedykujemy czy rekomendujemy menadżerów do trudnych spółek, do trudnych restrukturyzacji, to zawsze prosimy, że załoga i rozwój, bo to są dwa elementy wspólne. Także no, tak bym może podsumował to nasze spotkanie. Dziękuję. Bardzo dziękuję panowie za rozmowę, dziękuję państwu za uczestnictwo i do zobaczenia. Dziękujemy.